Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Mysz domowa to mały gryzoń należący do rodziny myszowatych, charakteryzujący się szarym futerkiem z żółtymi odcieniami. Z dolnej strony futerko myszy jest znacznie jaśniejsze. Zwierzę posiada długie wąsy, zaostrzony pyszczek, duże zaokrąglone uszy, a jego prawie nieowłosiony ogon pokryty jest pierścieniowatymi łuskami. Mysz domowa wyróżnia się charakterystycznym zapachem moczu, którym samce znaczą swoje terytorium. Nie wykazuje wyraźnego dymorfizmu płciowego, czyli mówiąc inaczej, mysz samiec i mysz samica wyglądają niemal identycznie, trudno je rozróżnić. Gatunek ten jest bardzo liczny i obecny na całym świecie, adaptując się do różnorodnych środowisk. Mysz domowa osiąga długość ciała od 7 do 10 cm, a jej waga może dochodzić do 25 gram. Przeciętna długość życia tego gryzonia wynosi około 2 lata. Charakteryzuje się szarym futrem z żółtym odcieniem oraz jaśniejszym spodem ciała. Uszy myszy są duże i zaokrąglone. A jej ogon jest prawie pozbawiony owłosienia i pokryty łuskami. Mysz domowa jest wszystkożerna. W jej diecie dominują ziarna, owoce oraz owady, ale nie gardzi również innymi dostępnymi pokarmami. Dzięki swojej elastyczności dietetycznej, mysz może przetrwać w różnorodnych warunkach. Jest ona także ważnym elementem łańcucha pokarmowego, będąc ofiarą dla wielu drapieżników, w tym ptaków drapieżnych, węży kotów oraz niektórych gatunków dużych owadów i pająków. Mysz domowa to gatunek o globalnym zasięgu występowania. Początkowo zamieszkiwała stepy północnej Afryki, południowo-wschodniej Europy oraz Azji, lecz dziś jest spotykana niemal na całym świecie. Adaptuje się do różnorodnych środowisk, od miast przez pola, aż po domy i zabudowania gospodarcze. Trudniej spotkać ją w lasach, pustyniach czy na terenach wysokogórskich. Mysz domowa należy do królestwa zwierząt, typu strunowce, gromady ssaków, rzędu gryzoni, rodziny myszowatych. Jako gatunek jest szeroko rozpowszechniony i rozpoznawalny na całym świecie, będąc jednym z najbardziej znanych przedstawicieli swojej rodziny.